Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do magicznego miejsca otulonego lasem, wśród drzew, śpiewu ptaków, szumu liści na wietrze, które stworzyli państwo Durbaiło, pochodzący z miasta, ale zawsze marzący o wytchnieniu z dala od zgiełku. To właśnie tutaj, w Żagnie, żyją tak jak chcą i rozwijają swoje pasje. Pani Łucja jest malarką, a lepszego natchnienia od przyrody chyba nie ma. Dzieł na ścianie przybywa, podobnie jak osób natchnionych jej pasją. Jesteście Państwo z Dolnego Śląska. Jak to się stało, że znaleźliście się w województwie kujawsko-pomorskim? To była zaplanowana historia związana z przejściem na emeryturę, czyli co robić dalej. Postanowiliśmy, że nie chcemy takiego zwyczajnego życia, chcemy jeszcze coś robić, chcemy się spełniać i zaczęliśmy po prostu szukać miejsca swojego. Początkowo na Mazurach, wracając z Mazur, przez zupełny przypadek znaleźliśmy to miejsce tutaj. Z małym domkiem, z 2 hektarami lasu i oczarowało nas to miejsce. Pamięta Pani, co Pani wtedy pomyślała, jak zobaczyła to miejsce? Ja widziałam ten dom, ten, który tu obecnie stoi. To wszystko było tak wymarzone, że oczami wyobraźni widziałam ten dom, wiedziałam, co tu będę robić. Wiedziałam przede wszystkim, że to jest to miejsce. Stała jakaś stara chata? Tak, stała stara chatka, taka dwupokoikowa, malutka, skryta eternitem. Wychodek z serduszkiem, kawałek połamanego płotu, ale to było tak urokliwe. Wszystko otoczone lasem. I oboje z mężem od razu w zasadzie się zdecydowaliśmy, że chcemy być tutaj. Czym się Państwo wcześniej zajmowaliście? Pani mąż był górnikiem. Tak, mąż pracował w górnictwie gazowym w Pegeningu, natomiast ja prowadziłam galerię w miejscowości Rawicz. To jest taka miejscowość na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Mieszkaliśmy na terenie Dolnego Śląska. Galeria była już chyba związana z przygodą moją z malowaniem obrazów, ale i też ze starociami, z takimi bibelotami starymi, które uwielbiam. I wraz z córką prowadziłyśmy właśnie taką małą galerię. I teraz zmiana o 180 stopni miejsca zamieszkania. Jak się Pani tu czuje? Stworzenie w nowym miejscu swojego domu, no to dla mnie była naprawdę fantastyczna przygoda. Długo powstawał ten dom, bo ten dom jest Państwa pomysłu. Tak, dom jest naszego pomysłu. Fundamenty wylewane były w lutym. 4 czerwca się wprowadzałam. Szybko poszło. Tak, to jest dom szkieletowy. Mąż zdradził mi, że była Pani bardzo dzielna, bo on jeszcze pracował, kończył pracować, a Pani tutaj spała w namiocie i budowała. Tak. Tak, tak było. Na początku gdzieś na stacji, a potem jako była harcerka, tak, mieliśmy fajny namiot i tutaj był rozłożony namiot i mieszkałam pod tym namiotem i tutaj budowałam jednocześnie. Dużą pomocą, i to jest to, co bardzo często powtarzam tu młodym ludziom, było skorzystanie z dotacji. Tutaj Urząd Marszałkowski Toruński dużą rolę odegrał, jeśli chodzi o istnienie Maciejówki, więc to też było taką dużą pomocą dla mnie w czasie powstawania. Bo postanowiliście Państwo założyć tutaj agroturystykę. Tak. Oboje z mężem bardzo lubimy otaczać się ludźmi. Każde nasze miejsce zamieszkania to były domy otwarte. Tak już też mamy dzieci do dziś, które są bardzo takie też, mają duże grono znajomych i przyjaciół. I myślę, że żeby takie miejsce stworzyć, to trzeba ludzi po prostu lubić. A my bardzo lubimy się poznawać ludzi. Zresztą wielu, wielu naszych gości, którzy tutaj przyjechali po raz pierwszy, przyjeżdża po dziś dzień i to są naprawdę serdeczni nasi przyjaciele. Wiele osób ceni w Maciejówce odpoczynek w ciszy i spokoju, z pyszną przekąską w zasięgu ręki. Goście, ze założenia tylko dorośli, przyjeżdżają tu, by po prostu cieszyć się życiem, każdą chwilą dnia.
Włosi powiedzieliby La Dolce Vita. Gospodarstwo państwa Durbaiło nie bez przyczyny zajęło pierwsze miejsce w konkursie na Agro w Czasy, na najlepszą usługę turystyki wiejskiej. Nawiązują się przyjaźnie? Tak, bardzo, bardzo. Trzeba być tutaj gospodynią, ale trzeba być też spowiednikiem. Trzeba być osobą, która umie słuchać, bo ludzie są różni. Takie miejsca przyciągają ludzi z problemami, właśnie z potrzebą wyciszenia się. Ale przychodzi też taki moment, kiedy trzeba po prostu usiąść przy lampce i tych osób wysłuchać. I z tego się tworzą fantastyczne potem przyjaźnie. I cudowne jest to, że ci ludzie wracają. To jest wspaniałe, jak dostaję telefon, albo puka ktoś do drzwi, otwieram i to jest ta osoba, która tu była drugi czy trzeci raz. To naprawdę jest warto zawalczyć o coś takiego. Czy tutaj ludzie przyjeżdżają sobie ładować akumulatory, bo rzeczywiście jest tu cisza, spokój, tak. Szum lasu? Tak. To są osoby, które w ogóle nie pytają o to, czy mamy jakieś dodatkowe atrakcje, albo czy gdzieś tu jest. Generalnie to są ludzie, którzy uwielbiają leżak, lampkę wina, dobrą książkę, film. My nieraz tu urządzamy pogaduchy na tarasie do białego rana. Ogniska i to widać, że ci ludzie po prostu potrzebują zwolnić, odpocząć. Wyobraża sobie pani teraz życie gdzie indziej niż tutaj? Nie. Najpiękniejsze jest zawsze rano, jak jest lato i można wyjść na taras. O tej porze roku rano wstaję o godzinie 6:30 do 7:00, robię kawę i w które okno bym nie spojrzała, to widzę las, piękne brzozy. To nie zastąpi nigdzie. A też może pani opowiedzieć nam o swojej pasji, jaką jest malowanie, bo ponoć też zaraża pani tą pasją innych. Moja przygoda z malowaniem się zaczęła od filmu. Oglądałam film, gdzie kobieta w słomkowym kapeluszu nad brzegiem oceanu malowała, stała przy sztalugach. Mówię do męża, że ja bym tak chciała stanąć sobie i malować. No a mój mąż oczywiście przywiózł mi sztalugi, farby, pędzle. Nie będę się chwaliła, jaki był pierwszy obraz, bo do dziś mam ciarki, jak sobie przypomnę. Ale rzeczywiście tak się stało, że zaczęłam malować, aczkolwiek ja nie jestem artystką, ani nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale zaczęłam malować dopiero jak przeprowadziłam się na wieś. Czyli jednak mi jest bardzo potrzebne otoczenie, cisza, zwolnienie. Natura inspiruje. Bardzo. Tutaj każdy, kto tylko sobie zamarzy, może stanąć przy sztalugach i może malować. I naprawdę mam takich, już mówię też w tej chwili, przyjaciół, którzy naprawdę pięknie malują. I tutaj zaczęli. I tutaj pierwszy raz stali przy sztalugach i trzymali pędzel. W takim miejscu długie zimowe popołudnia i wieczory mogą być tylko bajeczne.